19. seria spotkań PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Lubinie, gdzie Zagłębie podejmować będzie Orlen Wisłę Płock. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Jeszcze raz Laszek, Mindegija. Ale dobrze broni Zagłębie, dobrze przesuwa się obrona. Mindegija, indywidualna akcja. Sita jeszcze raz i tym razem skutecznie. Raz, Sita jeszcze raz, jeszcze jedno trafienie. Piec. Chychało, jest trafienie, przebił się Roman Chychało. Gębala, złe to dogranie i strata. Grając w przewadze popełnić taką stratę, a teraz fantastyczny zwód Michicza. Wygrał konkurencję też w klubie. Chychało. Teraz zostawione miejsce i bez problemu na lewym rozegraniu. Utra, szybki rzut, jego pierwsze trafienie, od razu wpisuje się. I ta jego forma jeszcze nie jest stuprocentowa. Teraz Gębala do Neca. Blisko przechwytu Krajewski. No i dobrze, Stankiewicz teraz wreszcie dobrze zachował się na koniec trafienie. Numer 6 dla Zagłębia. Świetnie tutaj Krajewski na wolnej pozycji. A sprytna akcja. Teraz świetne czytanie gry. Krajewski skutecznie. Daszek, Gagija. Teraz Ruiz. Nec, skuteczna, trzecia z rzędu akcja Kamila Neca, no i proszę. Teraz indywidualnie Mindegija. Chychało, chychało, jest trafienie. Drugie trafienie, chychało. Moryń. Do skrzydła, ależ to znakomicie wykończył Bogacz. Mindegija, świetne dogranie, na koło! Tam był Czapliński. Mindegija, świetnie. Tu wypatrzył Sergio, a ten zdobywa swoją pierwszą bramkę. Sędziowie sygnalizują pasywną grę i Kupiec wreszcie. Pawlaczyk. Pawlaczyk i jeszcze raz górą Morawski. Szybkie podanie i jest trafienie. Sergio. 10 bramek przewagi, 32 do 22. Wygrywa Orlen Wisła Płock. Pewne zwycięstwo i umacnia się na drugim miejscu w tabeli. Dzisiaj to już wszystko. Kolejne spotkania w kolejne dni. A teraz za uwagę dziękuję. Marcin Muras. Do zobaczenia, do usłyszenia.